Włączyłem nagrywanie? Chyba włączyłem. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry 5 i od razu wam mówię, przygotujcie się na ostrą jatkę, bo troszeczkę pobroiłem. To znaczy odblokowałem kilka posterunków, odblokowałem kilka miejscówek edeniarzy i zwrócili na mnie uwagę, a zwłaszcza John, więc mogę być od razu na początku gameplaya ścigany. Moi drodzy, dzisiaj będzie nas czekać bardzo dużo roboty, ale zobaczymy, co pokaże przyszłość i w jaki sposób mnie oznaczyli, czyli będą mnie pewnie gonić i oczywiście mnie dorwą. Nie ma innego wyboru. Będziemy musieli się jakoś bronić. To dobra, moi drodzy. Zaczynamy kontynuację zabawy. Podkręciłem sobie oczywiście ustawienia graficzne na maksa i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I widziałem, a oto biały koń, a piekło szło za nim. Dobra, wydarzenia na żywo. Co my tutaj mamy? Czyli jednak, moi drodzy, jeszcze nie jestem oznaczony. Nie zapisało się. Właśnie, o tym mówiłem. Tylko wiecie co? Żeby... O nie, jadą. Lecimy, wiejemy, moi drodzy. Zobaczcie, jakie mam ustawienia graficzne. Oni mnie na pewno dogonią, dorwią mnie. Widzicie? Wołał, że mnie zgarną i mnie zgarną. Spróbuję uciec przed nimi. Kurde, ale się wzięli. Muzyka. Nie dam się wziąć żywcem. Pongo, ty lepiej uciekaj. Zobaczcie, jaka grafika jest, super. Jest na maksa. Możesz sobie uciekać. No i tak mam zamiar zrobić. Nie widzą mnie. A może to ja zapoluję w lesie na nich. Zbliża się grupa przechwytująca. Chcą mnie dorwać, tak jak mówię. Nabroiłem, mam 144 FPS-y. No, cały czas mi grozisz, ale nic się nie dzieje. Poczekajcie, zbliżają się chłopaki. Nie zbliżają się. Nie widzą mnie nawet. Aha. Wow. Ale oberwałem. Użyj apteczki. Może zdążę się uleczyć. Aha, widzicie, co się dzieje. Błogość. Mają mnie. Nie dam rady uciec. Złapali mnie. Tak musiało być, moi drodzy. Złapali mnie. I zobaczymy, co będzie. John się ucieszy na twój widok. Ja nie za bardzo będę się cieszył. No trudno. Okej, dzięki. Mam się wyspowiadać, widzieliście to? A nie za bardzo grzeszyłem. John idzie w moim kierunku, tak mi się wydaje. Nie, to jest nasza przyjaciółka. Nic nie będę mówił. Oho. Jest i Johnny. A z skalawiska, ziomuś. Oglądamy teraz. My parents were the first ones to teach me about the power of yes. One night, they took me into the kitchen and they threw me on the ground. And I experienced pain after pain after pain after pain. And when I didn't think I could take any more, I did. Something broke free. Inside, I wasn't scared, I was clear. I looked up at them. I started to laugh. All I could say was, yes. I spent my entire life looking for more things to say yes to.
opened every hole in my body, and when those were filled, I created more. But it was Joseph who showed me just how selfish I was being. Always receiving, always taking. The best gift isn't the one you get, it's the one you give. Giving takes courage. Courage to own your sin, to etch it onto your flesh and carry its burden. And when you have endured, when you have truly begun to atone, to cut it out like a cancer and display it for all to see. My God, that's courage. I'm going to teach you courage. Teach you how to say yes. So you can confront your weaknesses, confront your sins. You will swim across an ocean of pain and emerge free. For only then can you truly begin to atone. So who wants to go first? Yeah. Which one? This is lesson number one. Yes. Yes. Ja pierwszy powiedziałem tak. Ona nie mogła. Ma zalepione usta taśmą. Promise. Now before we begin, I think it's only proper that Deputy Hudson goes back to her room. Confessions. I'm meant to be private, after all. I am not here to take your life. I'm here to give it to you. I'm going to open you and pour your worst fears inside. And as you choke, your sins will reveal themselves. And only then understand the power of yes. I'll be right back. Zdaje się, że porwał zastępcę Hudson na jakieś tam, na jakąś tam spowiedź. Nie wiem, gdzie mam w sumie iść. Chyba tędy. Idę, podskakuję chyba na tym krześle. Dobra, udało się mi uwolnić. Świeżak jest wolny. Tylko nie mam... Spowiedź, misja fabularna. Znajdź zastępcę Hudson. Tylko wiecie co? Wyjdziemy tu z powrotem, bo tu widziałem jakąś broń. Weź, dobra, gwintowana rurka. I teraz tak, sprawdźmy, co my tutaj mamy za wyposażenie. No wszystko mi zabrali, to oczywiste. Tylko jeszcze jedna rzecz. I mamy tu jakieś talenty do odblokowania. Znaczy mam 13 punktów talentów, także sporo. Spluwy oczywiście niedostępne, bo jestem uwięziony. A tutaj... Czekajcie, nie o to mi chodziło, jak sobie tutaj coś odblokować. Na przykład wyzwanie zabójstwa karabinem wyborowym, LKM-em, granatnikiem, wyrzutnią rakiet, granatami, dynamit. Bo tutaj sobie mogę odblokować te talenty, nie? Koktajl Mołotowa, nóż do rzucania. Tu będą dwa punkty, jeżeli zabijemy tych gości, edeniarzy. Zabójstwa ładunkami wybuchowymi, zabójstwa tak, przejechani, nalotem. Zabójstwa dalekiego zasięgu, czyli snajpa ze 150 metrów. Tu już zobaczcie, ile jest punktów talentów, aż 4. I tak, jeżeli chodzi o moje talenty, które mógłbym odblokować, no to w sumie naprawdę nie wiem, co mógłbym tutaj wziąć, bo to sobie odblokowałem to, co tutaj widzicie. To było naprawdę fajne. Ślusarz mam odblokowany. Tutaj są jeszcze takie rzeczy jak... Możesz odrzucać, to nie. Kołczan i te sprawy...
a torba na amunicję taktyczną, worek podróżny. Pozyskaj więcej miejsca w twoim ekipunku, w tym nawet 5 apteczek. Działa również w salonie gier. Torba na amunicję specjalną, granaty. A tu co? Grace. Aha, chodzi o to, że Grace szybciej wróci do gry, jeżeli by zginęła. A tutaj co jest? Duże łupy, wzmocnienie zdrowia. Wiecie co? To będzie fajne. To mi się przyda, bo często ginąłem. Twój maksymalny poziom zdrowia wzrasta do 150. Weźmiemy sobie to. Zostały nam 7 punktów. Tutaj jeszcze wzmocnienie zdrowia do 200%. Wiecie co? To będzie chyba dobre, ale zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Karabin mistrzostwo. Co tu jest jeszcze? Zwinne palce. Pierwotne instynkty. Mistrzostwo w walce wręcz. Worek podróżny albo to. Ale wiecie co? Na razie zostawimy. Na razie się wyzostańmy stąd. Ja mogę nawet schować tą broń. Jak kogoś palnę, to i na raz. Po cichutku. Musimy się poruszać i załatwić tych edeniarzy wstrętnych. Nawet w sumie nie wiem, gdzie jestem. Ale w jakiejś fabryce, zdaje się. Chyba muszę zaskoczyć. Nie będę używał spadochronu. O, jest edeniarz. Nawet dwóch. To podejdziemy do niego. Modli się do Johna, co za świr. Mam go, przeszukamy. Mam pałkę, nie chcę innej pałki, to jest metalowa. Drewniana mi nie jest potrzebna. Szkoda tylko, że nie ma tutaj, moi drodzy, wiecie z czego. O kurde, laska idzie. O, mało co mnie zauważyła. No, miałem teraz fart. Chyba mnie widział. Mogę założyć tłumik? Gdzie tam? Nie mam możliwości założenia tłumika. Nóż do rzucania tutaj mam. Nie wiem, gdzie teraz iść. Nóż do rzucania max. Możemy rzucić troszeczkę nożami, nie? Skąd ja przyszedłem? Stąd? Nie, chyba nie. Chodźmy do góry, zobaczymy. Dobra. Mam nożyk. Kozik. Aha, dobra. Wziąłem sobie amunicję, troszeczkę uzupełniłem. Szkoda, że nie ma pieska, bo bym wiedział mniej więcej, gdzie jestem. Dobra, teraz wchodzimy tutaj. Cały czas po cichaczu. Chyba widziałem edeniarza, a raczej dwóch. Jeden edeniarz. Co jest? Czemu ja nie mogę tego wybrać? Mam go. Śpi. Dobra. Pomyliłem sobie. Tu już nie przejdę. To spróbujmy to otworzyć, nie? Otwieramy. Oj, ciężko idzie. Chyba słyszałem edeniarzy. Gdzie oni są? Po prawej czy po lewej? Chodźmy tędy na razie. Dwóch edeniarzy. Poszedł chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, mam go. Śpi.
Co to było? Kolejny śpi. Na razie po cichu. Ich wykańczam jednego po drugim. Troszeczkę się stresuję. Tutaj też jest Edeniarz. O kurde, wstał. Najpierw załatwię tego. Masz. Oho! Ziomek się kapnął, że coś się dzieje. Oho, oho! Mam go. Jeszcze jeden. Kurczę, co on tam jej robi? Drań jeden. Idzie tutaj. No super, będę go musiał uciszyć w inny sposób. Pozbyłem się, zdaje się, baseballa. Dobra, mam cię. Zaraz, zaraz, wezmę to, co miałeś przy sobie, tą rurkę. Nie, chodźcie tędy. Pójdę trochę szybciej, bo chyba wszystkich jedyniarzy załatwiłem. Kurde. No i dobra, dotarłem. Co, rozgrzeszona? Kurde, porywają. I pokazał mi środkowy palec. O nie! Gaz! I trzeba wiać chyba. Błogość. Zaraz, zaraz, zaraz. Karabin maszynowy gdzieś tutaj miałem. Kurczę! Aha, zdrowie mi coraz bardziej spada. Trzeba wiać. Chyba nie zdążę zwiać. Za bardzo się zaskałem. Lecimy. Mam ich. Nie no nic, moi drodzy, trzeba wiać. O nie, koniec ammo. Mam ich. Co to znowu? Kurde, psy. A masz. Spadaj! Wściek się. Dobry.
Tam widziałem gdzieś samochód. Dobra, spadamy. Wściekli się. Musimy wiać, moi drodzy, czym prędzej. Jedziemy. Chyba się udało zwiać. Wow. Chyba tutaj musiałem przybyć, tak? Uciekli stąd. Odwiedź dom Leskę, by uzyskać swoją broń. Cały czas jestem pod wpływem błogości. No, spowiedź, misja fabularna ukończono, udało się. Już jest wszystko w porządku, przeżyłem. Pojawił się też mój piesek. Wiecie co zrobimy? Zajrzyjmy sobie do mapki i odwiedzimy jakiś sklep. Ale najpewniej... będę chciał pomóc Rickowi, bo on mi później pomoże z Johnem. To będzie mój priorytet. Uwolnić Larego, cel misji... znajdź sposób, by uwolnić Larego z jego eksperymentu. Da się tam jakoś dostać? W sumie, wiecie co? Nie wiem, czy to dobry pomysł tutaj iść. Kościół Baranka Bożego, to już moją przyjaciółkę uwolniłem. To może tutaj się dostaniemy jakoś w miarę szybko. Poczekajcie. Muszę się dostać do sklepu. Możemy też tutaj dać iść. Farma Sunrise. Szybka podróż. Bo muszę odzyskać moją broń przecież. Przecież nie pójdę na misję bez moich spluw. Wygląda na to, że to jest jakaś farma dyniowa. Czekajcie, gdzie są te moje spluwy? Tutaj, u tego sprzedawcy. Nowe przedmioty zostały dodane do twojego opiekunku. Super, super. Sprzedaj łupy. O, zobaczcie, królik. Skóra zająca. I tutaj mamy mulaka. Niedźwiedzia. I też wilka. Wszystko sprzedamy. Szybka sprzedaż, moi drodzy. 1700. Mamy jakąś nową broń, zdaje się. Zobaczmy. Mnie najbardziej interesują snajpy. No, jeszcze nie mam takiej fajnej snajpy tutaj. A zobaczmy szturmówki. O, zobaczcie. Nowa spluwa. Ale sporo kosztuje. Ja mam kasę. MS-16. Obrażenia. Te są... taki Winchester, można powiedzieć. No, zobaczcie, klasyczny. Obrażenia ma słabsze. Co tu jest jeszcze takiego ciekawego? Strzelby, shotgun, o proszę. Ten w sumie bez różnicy. Czy ta strzelba, czy ten, czy ta. Nie ma dużej różnicy, sami widzicie. Skorpion. Bardzo często używałem go w Call of Duty. Uwielbiałem akimbo do skorpiona. Tu jeszcze nie. Trzeci poziom musimy mieć. Wiecie co? To w sumie tak. Broń. Nie wiem, ja mam już te spluwy? Chyba mam. Co tu się dzieje? Edeniarze atakują. Co mi się to zdaje? I mogę jeszcze jakąś spluwę wziąć. Nalot, właśnie. Poczekajcie, możemy sobie wziąć jakąś bazukę. Karabiny maszynowe. No tu jest ta wyrzutnia rakiet, ale mi chodzi o RPG bardziej. Tą słabszą. No, dobra. Niech będzie. Oho. Rozwalili. Ten samolot. Ale dobra, moi drodzy, ja lecę pomóc Rickowi. To będzie mój priorytet. A to pani co chce?
Zip Kubka, nowa postać. Ale mnie to na razie, moi drodzy, nie interesuje. Idę pomóc Rickowi. Tak jak wam mówiłem, gdzie ten Rick? Szybka podróż. Dobra, lecimy. I pokażę wam, jaki sobie samochód odblokowałem. Pojadę tym samochodem do Ricka. Jak jakiś samochód odblokujemy, to możemy go bardzo szybko znaleźć w garażu. Tylko gdzie jest garaż? Jest tutaj. Możemy go sobie wybrać. Bardzo fajny wóz. Handluj. Garaż. Gdzieś tutaj stał ten mój samochód, poczekajcie. Nie chcę kupować, bo miałem odblokowany przecież. Tylko nie wiem, czy to jest ten? Chyba ten. Ale nie, nie, to nie jest ten. Ani kład, to chyba z tych samochodów. O, właśnie ten. Zobaczcie. Użyjemy go, oczywiście. A czemu nie działa meetup? A nie. Spacja. Tak. Dobra, powinien już tu stać. Dobra, moi drodzy. Wsiadamy i jedziemy pomóc Rickowi. Tylko muszę sobie zaznaczyć, gdzie mam to jechać. Do Ricka. W sumie to nie jest daleko, bardzo blisko. Jedziemy, moi drodzy. Mój piesek będzie musiał za mną biec. Samolot o jedyniarze. Chyba, tak. To jedyniarze. Oni się tutaj cały czas kręcą. Lecimy. Ale jeszcze chwileczkę. Co tu mam za wyzwania? Karabinem wyborowym, LKM-em. No to będziemy grzać z LKM-a, bo akurat mam przy sobie. Musimy pomóc Rickowi, bo ziomek ma problem. Siemaneczko, Rick, co tam usłychać u ciebie? Ale tutaj wulgarne słowa lecą. O, odblokowałem. Ej, pieseczku! Mój pieseczek zginie. Muszę go ratować. Już dobrze. Poczekajcie. Pasuje tutaj odesłać. Mojego pieska, niech ucieka, bo jeszcze zginie, coś mu się stanie złego. A masz, ty łobuzie jeden. Chyba wszystko. Tylko sobie zaznaczę, aż znaczę raczej. Dobra, że mi później ten punkt nie przeszkadzał. Cześć, Rick. I swear to God, I'm gonna kill that son of a bitch, John C. You see them Peggy's take off of my plane? I need it back. That was our only chance of getting out. Look, I'd go myself, but my wife's pregnant and due any second, and I just don't know what I'm supposed to do. I mean, without that plane, we're fucked. Please, my family needs your help. I'm sorry. I don't like getting emotional. No dobra, spoko. Rick. A Nick, przepraszam, myślałem, że ma na imię Nick. They've taken my plane to John Seed's ranch. It's got the only other airstrip big enough to land the thing. I know it's a lot to ask, but I'm desperate, partner. Nie ma sprawy, bo mi kiedyś pomożesz. Dobra, podbieramy, co tutaj może mi się przydać. Czekajcie, co to za gazetka? I tutaj mamy sejfik. Otwórz wytrychem. Otwieramy. Mam tą umiejętność, raczej ten talent.
to otwieramy na spokojnie. Pyk. Kurczę, jeszcze musiałem chwilę poczekać, za bardzo się pośpieszyłem. Myślałem, że będzie to skomplikowane, trzeba kręcić myszką albo coś w tym stylu. Dobra, kasa. Dobra, udało się. Jest git. Jest super. To co? Gdzie teraz mam iść? Bo coś tam mówiłeś. Gdzie ten samolot? Mam odzyskać twój samolot? Dobrze, ja to widziałem. Przeszukaj, przeszukaj. Przeszukaj, przeszukaj, przeszukaj. Zabieram co się da. Chodzi o kasę głównie mi. Gdzieś ten samolot tu będzie stać. Poczekajcie, bo się zgubiłem. Muszę rozkminić. Dotrzyj na Rancho Johna Seeda. No to lecimy, nie? Chociaż mógłbym zdjąć samochód, ale dobra, przejdziemy się. Na razie pomocnika nie potrzebuję. Chociaż nie wiem, czy ja dobrze robię, że nie jadę samochodem, ale dobra. Oho. Już słychać tutaj Słowo Boże, wygłaszane przez edyniarzy. Paria jeziorowa możemy tutaj połowić, ale mi się nie chce za bardzo. Albo wiecie, co zrobimy? Zawołamy mojego kumpla, mam tutaj na myśli skrzydłowego. Przydzielimy. Może mi się sprzydać. No teraz akurat edyniarz zniknął. Ale jakby się tutaj gdzieś edyniarze kręcili, no to on mi pomoże, nie? Boomer, o-o. Kurde. Zabiłem VIP-a kultu. Za nich jest sporo punktów. Dobra, chodźcie na tą farmę. Trochę jest trasy. O nie, misiek. To znaczy niedźwiedź. Spróbuję przepłynąć. Ja by go zajść od tyłu, ale nie da się zajść miśka od tyłu, bo mi łomot zrobi. Już mi chce łomot zrobić. Padaj! Misiek! Zostaw mojego pieska. Masz. Dobra, skóra niedźwiedzia czarnego. Niezbyt dużo pocisków zostało. Ale też kiepsko strzelam z tego LKM-u. Ale to chyba wynika z tego. Oho, edyniarze. Gdzieś tutaj są. O, helikopter też jest. Kurde, nie mogę wyjść. Chodź, pieseczku. Dzieci edyniarze są. Do farmy Johna niedaleko. Tu się gdzieś kręcą. Edyniarze, coś mi się to zdaje. Zobaczymy. Szklarnia Bram Edenu. Odkryto miejsce. Możemy tutaj troszeczkę pochodzić, nie? Oho. No i zobaczcie. Są te rośliny. Rośliny. Dużo ich tutaj jest, moi drodzy lofciarze. Te rośliny powodują, że nam się kręci w głowie, czy jakoś tak. Tamten ziomek koło ciężarówki. Spróbujemy tą szklarnię rozwalić, nie? Kurde, nie chciałem tak strzelać. Oho, zaczyna mi się coś dziać. Dobra, udało mi się wydostać. Ile tych edeniarzy tutaj jest? To chyba ostatni edeniarz. Chyba ich nie ma więcej. Wszystkich załatwiłem. Ten leżał tutaj wcześniej, niezabity przeze mnie. Mogę skorzystać z helikoptera, ale wiecie co? Nie chcę na razie korzystać z tego. Odejdź, boomer.
przeszukamy ciało. Jeszcze niedaleko. Znaczy, jeszcze niedaleko. Prawie... Co to jest? Samolot! Kurde, musimy wiać. A ty, piesku, co? Mogę cię pogłaskać, jeśli chcesz. No jaki ty kochany. Ale mam już boomera, który mi pomaga. Rancho Seedów. Będzie problem, ale dzięki boomerowi wiem, gdzie są moi przeciwnicy. Spore te rancho jest. Kurde. Na pewno będzie ciężko. Będę musiał jakoś iść od drugiej strony i po cichu ich wykańczać. Bo wiecie, kasa, nie? Boomer ich wszystkich tutaj wyczai. Tu jest ten alarm. Jeszcze w dodatku... Na samej górze wyrzutnia moździerzy. No to może być ciekawie, ale spokojnie, moi drodzy. Już robiłem takie rzeczy. Poradzimy sobie. Snajper jest. Wiecie, co zrobimy? Wyjdziemy na górę. Pies jest. A nie, to boomer był. Ja myślałem, że to inny pies. Kurde, ile tych jedeniarzy tu jest. Ojej. Snajper tam jest. Nie ściągnę go z takiej odległości. Ale możemy ich ściągać po kolei. Tutaj jedeniarz jeden odchodzi. To możemy go puknąć delikatnie. Dobra, jeden śpi. Teraz kolejny idzie. Też go tutaj ściągniemy. Jak ci jedeniarze teraz się kręcą? Tutaj jak tego... Oho, są zaniepokojeni? Niezbyt, to dobra. Możemy teraz zejść. I zajmiemy się tymi drugimi. Ej, zobaczcie, sporo ich tutaj jest. Myślałem, że mniej. Wyzwolimy ten posterunek. O nie. Dobra. Tu w tym domie też są, chyba. Tak mi się wydaje, chyba że są piętro wyżej. Po dachu chodzą, czy co? Kurde, trzeba wiać. Nie będzie łatwo. Popatrzcie się. 4, 5, 6, 8 jest. Boomer tutaj cały czas i wszystkich zaznaczył. Tu są snajperzy. Dobra, mam ich. Cały czas się rozglądają. Spróbuję tutaj wyjść. Dobra. Oho, oho, ten mnie zauważył. Idzie tutaj. Tego trzeba ściągnąć, bo... Zaczyna mnie denerwować trochę. Idzie. Dobra. Nie zostało ich wielu. Samoloty. Idziemy wyżej. Samolot. Jak to wygląda? Idzie jedeniarz, tylko zobaczymy, od której strony podejdzie. Wyszedł do góry. Problem jest z samolotem.
On jest najgorszy, bo kręci się tutaj. Wiecie co, ja pójdę. A tamci się uspokoili, czy dalej biegają? Uspokoili się. Spróbuję uciszyć tego. Nożem do rzucania najlepiej. Emocje jak na grzybach aktualnie, ale to nic. Najważniejsze, żebym został wykryty, nie? Oho! Chyba załapali, że coś się święci. Jeszcze tutaj snajper. Tylko ja go nie ściągnę. Bo jak? Ściągnę go, wychodząc tutaj. Wyzwolone miejsce i nie wykryto. Super. Udało mi się. Jadą chłopaki. Ciężko było, ale udało się zrobić robotę. Palą wszystkie pamiątki po Johnie. Raczej pamiątki Johna. Super. Posterunek kultu. Wszystko należy do mnie. Super. No, zabrałem twoją chałupę. Muszę powiedzieć, że masz piękny domek. O, grozi mi. Laurels called in and told us their bunker had been compromised, water damage. They abandoned it, but told us that if we can get to it, we're welcome to anything we find down there. Kolejna skrytka preperska. No, widzę, że ziomek ma coś na sprzedaż, ale dziękuję ci bardzo. Może później. Skrytki preperskie będę sobie odblokowywał poza odcinkiem, więc zależy na samolocie. Gdzie ten samolot jest? Poczekajcie, może tutaj coś... Wow, stoi! Piękny samolocik. Wow, śliczny. No i będziemy, moi drodzy, teraz fruwać. Interakcja. Otworzymy tę ramę. Czyli samolocik był u Johna. Łatwo nie będzie nim latać, ale musimy go oddać. C to jest zwolnij. Nos w górę. No to lecimy, nie? No i lecimy. Nie chcesz być szybko latać. Okej, poradzimy sobie. Musimy go stestować, czy edeniarze czegoś nie obsuli. Czyli mamy sprawdzić ten samolot.
full-on barrel roll by now if something was wrong. Well, guess the Colt's got some competent pilots. Zobaczcie, jak Lovchik pilotuje. Stay low here. Chyba się więcej, a raczej szybciej nie da lecieć. Także moi drodzy, teraz latamy. Muszę uwolnić, właśnie pomóc Rickowi, bo bez niego sobie nie poradzę. Później wam powiem, o co chodzi. Znaczy nie Ricka, tylko Nika, sorry. Mylę się, ale to nic nie szkodzi, moi drodzy lovciarze. Troszeczkę teraz nudno. Ale to nic. Ważne, żeby wykonać tą misyjkę. Myszki w sumie tutaj nie potrzebuję, tylko żeby dobrze lecieć. Oj, ciężko, coraz trudniej. Napiszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli odcinki fabularne, czy też poboczne. Edeniarze. Rozwalimy trochę tych rzeczy należących do edeniarzy, super. Niesiemy się w pojecze. O, wyżej będzie łatwiej. Rozwaliłem kolejnych łobuzów. Lecimy kolejną własność Johna Seeda rozwalić. Czyli teraz lądujemy, moi drodzy. Zdaje się, nie będzie łatwo. To jest świetne lądowanie, Nick. Lecimy. Musimy odstawić samolot. I będziemy mieli pewnie filmik. Świetnie wylądowałem. Wątpię.
Dobra, udało się. Git. Oh my god. Oh my god, look at her. Son of a bitch, you did it. You did it. Thank you. Spokojnie, ziomuś, spokojnie. Jest cały i zdrowy. The plane's back. Yeah, I heard. Hey, come on, let's turn her around. Come on, grab on. You know, this is the first time in a long time I feel like shit's actually going my way. Those damn Peggy's. Jim, come on! Please tell me they didn't fuck with her. You know, this plane's been in my family for 3 generations. Can you believe that? Od 3 pokoleń? Kurczę, to jest bardzo stary jest. I swear, that woman sometimes. Anyway, my grandpa first got it when he got back from World War II. It was his pride and joy. But I made a few modifications over the years. Jim, would you just hurry up? What? Kurde, jedeniarze. Those motherfuckers, they just won't let up. I'm better in the air, but you are a fucking beast on the ground. I'll hit him high, you hit him low. What do you say, partner? Żuwik? No to dobra. Jesteśmy partnerami. Dawaj, Nick. Startuj. Nick, ja będę bronić twojej kobiety. Spokojnie, postaram się. Najlepiej jak potrafię. Teraz będzie zadyma, moi drodzy lofciarze. Mam łobuzów, oho. Spadaj. Przodywuj. Dobra, mam ich. Ja ci dam krzywdę robić mojemu pieskowi. Ej, muszę wracać po pieska, bo jest ranny. Wstawaj, boomer, lecimy. Skubań se, no. Boomer, chodź. Widzieliście? Po cichu i załatwiłem. Jadą kolejni, ja się schowam tutaj, niech podjeżdżają. A wypatrzyli mnie. O, snajper. Mam go. Co on robi? A wezmę na chwilę strzelbę. Jadą kolejni. Schowajmy się przed dniarzami. Przed wyznawcami kultu. Ty mnie nie powinni znaleźć. I niech podjadą. Niech wysiądą. Mam cię. O nie, mój piesek. Dobra, mam ich. Muszę ratować psa. Kurde. Już ratowałem go.
Chyba zginę zaraz, moi drodzy lofciarze. Chyba że zdążę się schować. Odzyskuję zdrowie powoli. Dobra. Znowu boomer leży. Padła. I po nim. Boomer, uciekaj. Jeszcze jadą? Czy nie? Zabezpiecz hangar. Kolejni podjeżdżają. A mi się wydaje, gdzieś tu ich widziałem. Biegną. Ja sobie na nich zaczekam, niech biegną. I 3 punkty mi wpadły. Okej, okay, udało się wykonać misję. Come on, Kim. We're leaving. No. 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 Come on. This is our home. Kim, you just don't understand. Don't understand what? That they're stealing our land and kidnapping our friends and doing God knows what else? Kim. Nick, your grandfather built this place. Really want to turn your back on that? And what about all the times you talked about handing off the business to our daughter? Oh, I talked about handing off the business to our son. You've seen the ultrasound. It's a girl. Well, that was on a messy black and white TV screen. You know them things ain't reliable. Nick. Czartam miałem ten wzór. Masakra. I love you. Me too. Well, deputy. Looks like the Rye family's digging in. Hey, listen. If you need any air support, you give me a holler. Hey, you and me, we'd be like Butch and Sundance. Nick, they both died at the end. Ah. Take care of him. I'll grab my plane, partner. Moi drodzy, skrzydłowy, ukończono misję. O, ale pięknie poszło do przodu teraz. Menu talentów dostępny jest nowy talent. Czekajcie. Nowy talent, tak? Tylko jaki? Boomer szybciej wróci po odniesieniu ran. Nick. Cichy sprint. Nie wiem, kurczę, co tu wziąć. Mam trochę tych punktów. Pasowałoby wykorzystać. Amunicja taktyczna. Worek podróżny. Chciałem sobie tutaj szturmówkę wziąć. Spec od broni, przyładowywanie, wycel odmiana PM-ów oraz strzelb. Kołysanie jest mniejsze. Co tutaj jest jeszcze? Król dżungli, mniejsze obrażenia od ataku zwierzęcia, człowiek ryba. Szybciej pływasz. Wiecie co? Weźmy sobie to. Nie jest to duży koszt, a może się sprzedać, nie? Palnik naprawczy. Twojego korzyść na całym palnik na używanie to rzeczy, które miał save'ów oraz naprawienia pojazdów. Dobra, niech będzie. Weźmiemy palnik naprawczy. Król dżungli. A, mam w zasadzie tylko 6 punktów. Wiecie co? Co tu możemy jeszcze wziąć? Mistrzostwo eliminacji. Jeszcze trochę tego jest. Mistrzostwo walki wręcz. Torba na ciężką amunicję. Weźmiemy to. Bazuka i te sprawy. To może mi się przydać. Dobra, chyba się skończyło, jeśli chodzi o moje rzeczy.
That family's a symbol of hope for this whole county. Tam widzę Edeniarza. Dobrze. Spróbujemy go cicho wyeliminować. Dobranoc. I punkcik wpadł. Biegnie Edeniarz, moi drodzy. Już nie biegnie. Super. Wiecie co? Zobaczmy, co jeszcze mamy do zrobienia. Albo będziemy może kończyć gameplaya. Pokonuj wyzwania. I tak dalej. I tu mamy samolot. Ale ten samolot raczej mi nie będzie na razie potrzebny. Sprawdźmy. Tartak baronów. Kurde, daleko tu jest. A tu jakieś misje poboczne? Uwolnić Larego. Spróbujmy, ciekawa misyjka, nie? Znajdź sposób, by uwolnić Larego z jego eksperymentu. Bawił się jakimś prądem i coś tam się stało. Niedaleko, 700 metrów. O kurde, Edeniarze jadą. Nie chce mi się za bardzo z nimi teraz walczyć. Nie jest to mój priorytet. A tu coś jest, chyba sporo tych Edeniarzy. Nie wiem, co oni tak tutaj paradują, biegają. Widzę ich na radarze. Nie, nie widzę ich. Po prostu są dalej. Dobra. Chodźcie na razie do Larego. Tylko zaraz. Nie da się dojść szybciej? Do Larego? A, no widzicie. Podróż szybka. Możemy tego użyć. John Seed i jego mądrości. Dobra, moi drodzy. Tu jest ten ziomek. Oho, samolot, samolot, żeby mnie zauważył. Kurde, zauważył mnie. No, ma, no proszę. O, kurde. A temu co? Wolę się do tego nie zbliżać. Jakiś szalony naukowiec. Dobra, musimy wyłączyć te trzy generatory. Generator numer jeden wyłączony. Tu jest gdzieś drugi. Dobra. Jest coraz mniejszy ten prąd. Gdzie jest ten generator numer 3? Tu! Kurczę, wybaczcie. Uwolnić Larego. Uwolniliśmy go. Zobaczymy, co on ma nam do zaoferowania. Never mind this cult nonsense. It's a pointless distraction. You and I, we have more important things to do. To było bardzo proste. Imminent threat. Two more words. Global catastrophe. I can't say more. They're listening to everything we say. Listening for key words so they can zero in and blow us to smithereens. We can't let them. I've got a plan to stop them, and you can help. But we can't make any headway until we destroy their listening devices on the Purple Top Telecom Tower. And if we don't do that, then we can't outsmart them. And we can't outmaneuver them. And damn it, you'll get the idea. Oh, it's showtime! Misja poboczna, moi drodzy, nam się wyświetliła. $300 dostaliśmy. I co tutaj on nam mówił dokładniej? Misji pobocznej, bohaterska podróż. Larry zażądał pomocy, żeby znieść urządzenia nasłuchowe na maszcie telekomunikacyjnym Purple Top. Patrz pod nogi, z tej wysokości długo się leci w dół. Dobra, wiecie co, zobaczcie, 739 metrów, czyli można powiedzieć, że bardzo blisko, tam jest ten maszt. To możemy, a tu jakieś walki trwają cały czas.
Edeniarze walczą z ruchem oporu z moimi kumplami. Zobaczcie. A to kto? Ten pies ich atakuje, czy co? Bo nie wiem już w sumie. O nie. O, misiek. Edeniarza właśnie załatwił. Wow. A ty co? Bazuka? Jeju, mój pies. Wstawaj, boomer, i wiejemy. Się tutaj będzie wszystko hajczyć zaraz. I zobaczcie, jak rakieta fajnie leci. To skubaniec. Mam cię. Już cię ratuję, boomer. Dostałeś z bazuki. Nic się nie stało. Trochę ogon ci odpadł. Żartuję. Zobaczmy. Możemy w sumie wziąć bazukę. Może się przydać, nie? Oho, samolot. Będę miał teraz na karku. Ale już mi się kończy ta amunicja, to wezmę bazukę. Chodźcie, lecimy tam zobaczyć. Boomer, chodź. Chyba mnie nie znalazł, nie zauważył. To chodźcie. A tutaj jest jakiś zajęty teren? Zobaczymy, czy to przypadkiem nie należy do edeniarzy. Zauważył mnie, kurde. A nie, to jest... Przecież to jest moja miejscówka. Co on mi tutaj gada? Fall's End. No ale dobra, niech będzie. Zajmiemy się tym chętnie. Skoro to misyjka tak bardzo blisko domu, to czemu nie? No i moi drodzy mieszkańcy, mamy problem. Ale mieszkańcy teraz śpią. I raczej nic nie da się zrobić. Gdzie ten samolot? O, bardzo mi przykro, pieseczku. Już cię ratuję. Ty wiesz co? Ty może lepiej znikaj, bo ci się coś jeszcze stanie gorszego. Znikaj, znikaj. Ja cię na razie zwalniam. Uciekaj. I bardzo dobrze. Spadaj. Z tym samolotem swoim. Dobra. Chyba już poleciał. Nie będzie mi przeszkadzał misji. Jest maszt. I to będzie, moi drodzy, ostatnia misyjka do wykonania. Trzeba tam wyjść. Będzie bardzo wysoko, ale jakoś sobie damy radę. Powolutku. Jeleń wirgiński. Tutaj możemy zapolować na jelenie. Anteny satelitarne. 1 na 5. Kurde, to strasznie dużo. To chyba wykonam sobie tą misyjkę poza odcinkiem, ale jedną na pewno zrobię. Boomer jest do wynajęcia, ale się wstrzymam. Na razie go nie będę zatrudniał. Zaraz. Kurde. Jednak będę musiał go zatrudnić, bo tu są, moi drodzy, edeniarze. Ile ich tutaj mamy, moi drodzy? Dobra, rozwaliłem wszystkich trzech. Nie było trudno. Nawet się nie zorientowali, że byłem tak blisko.
A to wilk tutaj jest. A mam jakąś lepszą broń? Strzelbę. On będzie atakować? Wybacz mi, pieseczku, musiałem. Bo biegłeś prosto na mnie i chciałeś mnie chyba zabić. Co tu jest? Jakaś rurka. Weźmiemy oczywiście, przyda się, ale wracam do strzelby. No i co, jak tu wyjść? Nie ma tu drabinki, ej. Aha, poczekajcie, kotwiczka. Idziemy, kotwiczka. Bez kotwiczki bym sobie nie dał radę. Dobrze, że sobie ją odblokowałem. Tylko jak teraz podejść, żeby złapać się za pomocą kotwiczki. Dobra. O nie! O Boże. Spadłem. Spadochronu nawet nie zdążyłem otworzyć. Powtórzymy jeszcze raz. To chodźcie tego masz tu jeszcze raz. Tu mi się zapisało. A tam jakieś tam wyzwania miałem, czy nie? Czekajcie. Zabójstwa, wyrzutnią rakiet. No to pierdzielniemy z wyrzutni i tyle, nie? Co się będziemy cackać? Nie będę się z nimi cackał, od razu trzech załatwię, nie? No. Wyzwanko będzie jak nic. Uratowano cywila. Dobra, super. Ale wracamy. O kurde, tu jest jeszcze ten ziomek. Chyba się wylizał. Musiałem, bo jednak chciałeś zaatakować. Dobra, moi drodzy, teraz musimy użyć kotwiczki. I wspinamy się do góry. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie przypału i jakoś się dostanę po tych schodach. Odsunąłem się za bardzo i też, widzicie, nie zdążyłem. Czekajcie, jakiś silos odblokowano. Gdzie? A, cholera, nie wiem. Teraz lecimy do góry. Chciałem użyć kotwiczki, nie za bardzo mi wyszło. Idziemy tymi antenami do góry cały czas. Strasznie wysoko, ale możemy zeskoczyć. Mam spadochron bodajże. Jeszcze raz, kurde, zobaczcie. Szybko. Nasz bohater się porusza. O kurde, zobaczcie. Dobra. Jedną mam. Jeju, ale wysoko, co? Skaczemy. Zniszczono pojazd z zaopatrzeniem. Edeniarze. Dobranoc. Zaraz, co on ma tutaj za spróbę? Wreszcie go załatwiłem. Nadciągają kolejni, ale to nic nie szkodzi. Spadaj. Co to jeszcze? Chyba nie wykonałem do końca tej misji. Tam były te anteny. Więcej tych anten satelitarnych. Ha, rozumiem już. No to poczekajcie, moi drodzy, chwileczkę. Ja tam się dostanę zaraz. Jestem z powrotem, tylko jest taki problem, że ja nie za bardzo mogę się tam dostać. A jest, działa kotwiczka, dobra. To lecimy. Idziemy w górę. I chyba będziemy na szczycie zaraz.
Nie widzę tych anten. Ale wysoko, kurde. Dobra, lecę. Jest chyba kolejna antena, ale to będzie chyba... gdzieś jeszcze indziej, tak mi się coś wydaje. O kurcze. I to się rusza. Jezus. Aha! Ten masz się tak buja. Gdzie ta antena? Tutaj jest gdzieś. Dobra. Larry, śpieszy z pomocą. Dobra. Trzymaj miecz, bo musimy rozwalić te anteny. Jest Larry, dobra. Super. Jak sonda. Widzę tam troszeczkę dalej Silos wysiądz z helikoptera zaraz. Jedyniarze. Możesz lecieć. Larry, dzięki za podwózkę. O nie, robi się nieciekawie. Po cichutku. Nie mają już ze mną szans. Czekają na mnie, to ja będę też na nich czekał. O cichaczu, moi drodzy. Bez rozgłosu, po cichutku. A, ten za drzewem się schował. No i po robocie, przy sobocie, jak to mówią. Zrobiłem wszystko, co miałem, teraz wrócimy tutaj i zobaczymy, co tutaj się ciekawego znajduje. Bardzo blisko. Co mi się podświetliło, nawet w sumie dokładnie nie wiem co. Poczekaj na Larego, dobra. Larry, możesz już wracać do chałupy. Nic nie grozi. No, rozwaliłem edeniarzy. No i gitara. There you are. You ready to continue? Say yes. All right, sidekick. Phase numero dos. This is where it gets interesting. This is where I'll put any skepticism to sleep. If we're gonna get to phase three together, then you need to see the truth with your own eyes. You need to see that they are already here, under the radar. Scouting parties who study us, sizing us up for the inevitable showdown. If we don't stop them now, it's a wrap on mankind. This is it. It all comes down to this. We need to beat them at their own game. Only you can save us! Have I spoken enough cliches to get you fully on board?
Ten też coś ma nierówno. Head west to the crop circle and collect some alien samples. You can't miss them. They glow at night and the humming drives the animals crazy. Only a matter of time before it drives us crazy too. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Kręgi w zbożu. Robi się ciekawie, co nie? A jeszcze spróbujmy to zrobić. Poczekajcie, bo ciekawa misyjka z tymi kręgami w zbożu. To z wami to się zrobi, nie? Poczekajcie, tutaj mamy... Gdzie te misje? A właśnie. Bliskie spotkania. 582 metry, też niedaleko. I tutaj, moi drodzy, możemy polecieć. Ja już latałem helikopterem, ale gdzie to możemy? Wsiądziemy do helikoptera. Nie jest mój, ale wsiądziemy. Seto jest w górę. Dobra, lecimy, chodźcie. I są te kręgi, zostawione przez obcych bodajże. Tak tutaj Larry mówił. Lądujemy, nie? Widzicie, tam są indyki. Dobra, wylądowałem. Super. Weźmiemy może pomocnika, bo coś mi się to wydaje, że tutaj łatwo nie będzie. Rika nie, ale mam tutaj jeszcze spluwy. Weźmiemy dziewczynę. Nie, nie chcę usunąć, tylko chcę, żeby mi pomogła. Przypiszemy, tak. Ona zaraz tutaj się pojawi, już się pojawiła. I tu są te kręgi na zbożu, które widzieliśmy przed chwilą. I coś je doprowadza do szału zwierzęta. Gdzie jest moja przyjaciółka? Zaraz się pojawi. Tu jest jedna z próbek. Ej, oddawaj to. Dawaj tą próbkę. Ej, psie. Weź. Dobra, mam. Pierwszy obiekt. A te indyki, co tutaj robią? Pamiętajcie, moi drodzy, indyki są bardzo niebezpieczne. A, pilnują. Dobra. Dobra, drugi przedmiot. Obcych. Teraz gdzie jest kolejny? O, to jest pytanie. W strefie poszukiwań. Tu chyba będzie coś jeszcze. Aha, tam. O-o, a to kto? Edeniarze! Dobrze, że mam moją koleżankę. Dobra, ona powinna się tutaj zająć tymi ziomkami, a ja spróbuję się tam dostać. Nie wiem, jak się tam dostanę jeszcze. Nie wiem, czy nie powinienem wziąć helikoptera w takim przypadku. Bo łatwo nie będzie. No i co teraz? Gdzie zostawiam helikopter? No nic, trzeba lecieć po heli. I tam wylądować, no bo jak mam to się dostać? Nie mam pojęcia. Jak? Serio, no. No jak niby? No tutaj wyjść nie mogę. Chyba, że... Kotwiczkę nie mogę podpiąć. Tu się nie dostanę, ale zaraz. Może tu ja wyskoczę. Potem przeskoczę na drugą miejscówkę.
I wtedy mi się uda. Hop. Dobra. Chyba o to chodziło. Dobra, spróbujemy. Mam, dobra. Nie trzeba Haliego brać. Kolejny przedmiot. Tutaj. Jajeczko. Gdzie teraz? Szukamy dalej, nie? Zobaczymy tutaj. Jeszcze jeden obiekt został. Oho. Oni tam pilnują, Edeniarze. Kurde, jest problem. Ja spróbuję go od tyłu zająć. Laseczka, musimy się pilnować. Amunicję podpalającą, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, mamy go. Ugaś. I mamy ostatni element tej układance, zdaje się. Dobra. Jest. Mam próbki zostawionych przez obcych. Misja. Bliskie spotkanie zostało ukończone. Super, super. I co ja mam z tymi próbkami teraz zrobić, bo nawet nie wiem. Chyba to jest wszystko, jeśli chodzi o misję Ulareko. Ale jeszcze sprawdzimy. Dziennik. Łoś sędzia i misja na wypasie. No to może być trudne, ale to jest bardzo daleko. Moi drodzy, myślę, że to już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten gameplay wam się podobał. I napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie oglądać same odcinki główne, czy misje poboczne również. No akurat okazało się, że ta misja poboczna była bardzo ciekawa i niestety dość trudna. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, a ja żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć, hej!